tydzień 7 minut taki niespodziewany. Obiecałem Państwu dalszy ciąg tak zwanej sprawy zwłok, ich przewożenia, przechowywania. Za chwilę obejrzycie Państwo fragment sesji Rady Powiatu z 25 października tego roku. Data jest tutaj bardzo, bardzo ważna. Proszę zwrócić uwagę na wypowiadaną kwestię przez prezesa Regionalnego Centrum Medycznego na pytanie zadane przez radnego Jana Połuboczko. To mam jeszcze jedno pytanie. Załóżmy, mija 2 godziny, 3. Kto podejmuje decyzję, który zakład pogrzebowy zabiera zwłoki? I jakie były koszty, jakie są koszty po prostu dla tych dwóch firm szpital ponosi z tego tytułu? Decyzje podejmują pracownicy oddziałów, na których wystąpił zgon. Mają dwie firmy wskazane, dwie możliwości, do kogo odzwonić, tak żeby nie było niezdrowej konkurencji. Jeśli się zgłosi kolejna firma, ja chętnie z nimi również podpiszę. To jest wolna rzecz, ale nie jest to działalność, delikatnie mówiąc, priorytetowa szpitala. I widzicie Państwo, dwie firmy, transparentnie, przejrzyście i tak dalej. A teraz zaprezentuję Państwu zdjęcie dostarczone mi przez anonimowego, nazwijmy to, sygnalistę, który przesłał mi dyspozycję umieszczoną na jednym z oddziałów naszego szpitala, zarządzanego przez prezesa Regionalnego Centrum Medycznego. Oto ta plansza. I chciałbym, żeby Państwo zwrócili uwagę na datę umieszczoną na tej dyspozycji z numerem telefonu, który RODO wymazałem. Firma też została przeze mnie zamazana. Teraz w takim wypadku zapytam, co jest prawdziwe. Stawiam tezę. Właściwie dwie. Prezes nie ma z tym nic wspólnego. Jeżeli tak, jeżeli prawdą jest to, co mówił na sesji, to wbrew pozorom, może to zabrzmi bardzo buńczucznie, żądam wyjaśnień, kto umieścił tą kartkę z tą dyspozycją. Jeżeli zaś ta kartka została umieszczona za wiedzą prezesa RCM, to jestem tym bardziej zbulwersowany, bo w tym momencie może się okazać, że wprowadził radnych na sesji powiatu w błąd. Jakby nie patrzeć, potem pada kwota, że za odbiór zwłok ze szpitala po 2 godzinach firma ta pobiera 300 zł. Chciałbym się dowiedzieć, jak nazywa się ta druga firma. Prezes zapewnia, że dopuściłby i trzecią. I co stało się z tą kartką? Czy ona nadal obowiązuje? Bo z tego, co się domyślam, chyba tak, bo strach w szpitalu jest wielki, a pracownicy karnie wykonują polecenia. Tylko kogo? Mam nadzieję, że radni powiatowi też pochylą się nad tematem i może wreszcie ktoś na poważnie zajmie się sprawą szpitala. Podejrzewam, że zgonów w Białogardzie w ciągu roku jest około 300. Nie wiem, ile naszych mieszkańców umiera w szpitalu, ale zakładam dla jakiejś tam tezy, że jest to 200, czyli mówimy o kwocie około 60 tysięcy złotych. Czy naprawdę nie stać było szpitala na wybudowanie 4 chłodni? Bo jeżeli tych zgonów jest w Białogardzie około 300 rocznie, to znaczy, że możemy przyjąć, że to jest jeden zgon dziennie. Wiadomo, przetrzymanie zwłok to 4 komory, a 5 to wystarczyłoby z dużym zapasem. A może warto by było się pokusić też o stół sekcyjny, małe pomieszczenie, ale bardzo, bardzo szpitalowi potrzebne. Zlecanie wszystkiego na zewnątrz nie zawsze jest opłacalne, ale nawet gdyby w tym przypadku było opłacalne,
to przy tym rozwiązaniu takiego polecenia kartkowego z etyką i moralnością i zwykłą ludzką uczciwością niewiele to ma wspólnego. Mam nadzieję, że może starosta odpowie mi publicznie na stawiane pytania. A co wy sądzicie na ten temat? Jakie są wasze doświadczenia, jeśli chodzi o te smutne chwile? Chcielibyście, żeby po 2 godzinach od zgonu waszej najbliższej osoby ktoś do was dzwonił i żądał od was decyzji? Gdyby szpital miał tą chłodnię, na tą decyzję mielibyście 3 dni. Spokojnie, bez emocji, z rozmysłem, może też i sugerując się ceną. Ale po 2 godzinach? Zapraszam do komentowania i ciąg dalszy nastąpi. Pozdrawiam.